Cześć, witaj w kolejnym filmie Megadev Hangar 18. Jeden z fenomenalnych utworów, według mnie genialnych po prostu utworów zespołu Megadev. Wojtek Pietraszek, witam serdecznie. Przejdźmy do utworu. Tak naprawdę mamy tutaj układ 8 akordów. Każdy z nich grany jest po 4, czyli mamy 16 uderzeń każdy akord. Policz sobie teraz, jak tutaj będę grać. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz. I to jest właśnie esencja tego riffu, że tutaj musimy się skupić przede wszystkim na zmienianiu palców, bo rytm jest ten sam, cały czas gramy te same wartości rytmiczne, tylko po prostu musimy zmienić właśnie. I później następny motyw opieramy, czyli tutaj właściwie tak, przeanalizuj sobie, możesz cofnąć, ściągnąć ewentualnie Guitar Pro, czy Tux Guitar i sobie ściągnąć. Link powinien być w opisie do tego utworu, ewentualnie jak gdzieś zamieszczę go. Tu musisz po prostu nauczyć się zmieniać palce do akordu danego, który w danym momencie gramy. Przypatrz się uważnie na w zapisie tabulatorowym, jak te akordy wyglądają. Później motyw jest taki, że te akordy, powiedziałem, że ich jest 8 i musimy je podzielić przez 2, czyli są 4 motywy. Te 4. 4 i te. I teraz w drugim motywie mamy coś takiego, że mamy pierwszy akord z pierwszej czwórki zagrany za pomocą arpeggio, specyficznego tutaj arpeggio zagranego. I odpowiada jemu akord pierwszy z drugiej czwórki. Później mamy drugi akord z pierwszej czwórki i drugi akord z drugiej czwórki. Czyli pierwszy z pierwszej, pierwszy z drugiej, drugi z pierwszej, drugi z drugiej. I oczywiście na samym końcu jest uderzany struna pusta D. I ona po prostu, ona fajnie wybrzmiewa, fajnie nam jakby no, dodaje tego klimatu. Później jest trzeci,
I później jest czwarty. Tutaj później mamy przejście. Też do nauczenia spoko. Dla ręki ok. Tutaj 7, 5, 3, 2. 7, 5, 3, 2 zagrane. I motyw już zwrotkowy. Grane x razy, powtarza się oczywiście w tym utworze wiele razy. Nutą napędową jest po prostu dźwięk pustej struny D. Bardzo ważny jest ten motyw. Tutaj takiego właśnie wibrata na strunie drugiej, trzeciej. Trzecia na siódmym, druga na szóstym. On dodaje właśnie tego smaczku, właśnie ten tutaj, to vibrato. Później taki, można powiedzieć, refrenowy motyw. I tutaj też mamy w ten sposób zrobione, że mamy pierwszy chwyt. Ten jest stały. Drugi. Trzeci. Czwarty. I później następny motyw jest zagrany właśnie też z użyciem tych chwytów. Tam jest takie charakterystyczne przejście. Nie jest to nawet takie zawrotne tempo, jakieś szalone po prostu. Motyw jest naprawdę genialny. Po tym przejściu, co tu mieliśmy... Tylko tutaj warto, żeby zrobić slajd z tego 7-6. Wiadomo, że ten slajd, jeżeli my zaczynamy go zagrać, grać go drugim, pierwszym palcem, to ten slajd robimy dokąd damy radę i później ten chwyt, który potrzebujemy. Później znowu dokąd damy radę i ten chwyt, który potrzebujemy. Najłatwiej zagrać tu 7-6 do 4-3, bo to jest to samo. Ten sam układ palców. Na końcu tutaj fajnie zagrać jeszcze też vibrato na dwóch strunach, na piątym progu. Struna druga i trzecia na piątym progu. Tam jest później jest następny motyw. To jest oczywiście, później za chwilę sobie powiemy o tym przejściu. Specyficzne kostkowanie w tym motywie jest. Ja tu sugeruję grać po prostu w dół. Piąta, czwarta w dół. A z kolei trzecią gram do góry. Oczywiście z tłumieniem tutaj. Bez tłumienia byłaby masakra. Byłaby masakra, więc po prostu musi być tłumienie i to dość mocne, żeby każdy dźwięk był osobno słyszalny.
Z kolei pod koniec tego motywu, o którym sobie mówiliśmy, jest przejście. Zagram w ogóle w wolnym tempie. Takie po prostu przejście na tej strunie, zaczynamy od piątego progu na strunie pierwszej. I później z powrotem jest dalsza część utworu grana. No tu trzeba się wprawić, bo tutaj gramy ten motyw, bo to jest zagrane, że jedno kółko tego przejścia kończy się na, tutaj na 3-5, a za drugim razem kończy się już na 2-4, żeby było czas na zagranie tego. I później z powrotem grany jest dalsza część zwrotki. Wiem, że to jest dość trudne i skomplikowane, ale potraktuj to jako po prostu ćwiczenie, codzienne ćwiczenie. Po prostu nawet zrób sobie w ten sposób, że do swojego harmonogramu ćwiczeń dopisz sobie ten fragment, nawet sobie playlistę możesz zrobić swoją właśnie z tym filmikiem. Ten filmik sobie zagrać. On jest właśnie fajnie, jest zgrabny, krótki, można użyć tylko tego pierwszego motywu, gdzie gram z tabami. Nie musisz sobie szukać tabów, masz już wszystko gotowe i jako codzienne ćwiczonko sobie zrobić. Później możesz sobie zwiększyć tempo też, prawda, żeby grać szybciej. Zachęcam Cię do ćwiczenia. Gramy, nie śpimy, targamy struny na koszulkach. Napisz w komentarzu, jaki tekst byś chciał zobaczyć na koszulkach Rock Day'owych. Gramy, nie śpimy, targamy struny, czy po prostu rockday.pl. Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w swego rodzaju konkursie, o którym sobie będziemy przewijać i będziemy sobie w następnych filmach. Do wygrania będzie koszulka Rock Day'owa. Tylko koniecznie propozycja do hasła musi być, prawda? Bo to jest warunek konkursu. Dobra, powiemy sobie jeszcze o tym później. Dzięki za uwagę. Na razie, trzymaj się, cześć.